Cześć, tym razem temat gratów, czyli jakie instrumenty kupić, jakich nie kupować, jakich dokonywać wyborów. Chcę w paru zdaniach z własnej perspektywy opowiedzieć o tym, no, czym się sugerować, na co ja zwracam uwagę, czyli muzyk, który zawodowo zajmuje się graniem, to znaczy zarabia, grając na perkusji, tak, nie bójmy się tego słowa, zarabia. Więc chcę z własnej perspektywy opowiedzieć o tym, jak duże znaczenie ma firma. Firma perkusji, na której gramy, a przy okazji skupić się na polskich bębnach, polskich, nie polskich, ale no, polskiego producenta bębnach Polmus, które to niedawno ponownie zasiedliły nasz rynek już jako oczywiście nowy Polmus. Dlatego, że akurat rzadko mam czas i ochotę bywać na forach dyskusyjnych, perkusyjnych, ale ostatnio gdzieś tam trafiłem przypadkiem na dyskusję na temat tego, czy warto wydawać pieniądze na bębny firmy Polmus, wydawać tyle pieniędzy, jeśli można kupić za podobną kasę lub trochę więcej, a nawet czasem trochę mniej, perkusję marki tak zwanej światowej, tak? No więc tutaj pierwsze pytanie pojawia się, światowej, czyli jakiej? No właśnie, to jest temat dosyć obszerny. Ja miałem taką okazję, że przez kilka lat byłem redaktorem naczelnym portalu Infodram, więc reprezentowałem polskie media, więc bywałem na różnych targach, takich jak targi Music Mess we Frankfurcie, czy NAMM Show w Kalifornii. Więc doznałem takiego szoku kulturowego, tak? Bo po pierwsze okazało się, że większość marek perkusyjnych jest produkowana w tych samych fabrykach. Więc okazuje się, że są takie fabryki, tacy producenci, którzy dla różnych perkusyjnych, bardzo znanych marek produkują instrumenty tylko pod różnym szyldem. To był jeden szok, czyli okazywało się, że mając różne gatunkowo, wydawałoby się bębny i pochodzeniowo, tak naprawdę wychodziły z tej samej fabryki. Drugim szokiem było to taka, jakby to powiedzieć, odsłonięcie tych wszystkich mitów, mitologii, jakie przez lata płonąłem, bo okazywało się, że instrumenty zupełne no-name gdzieś tam na targach, czasami zupełnie budżetowe, potrafiły brzmieć po prostu doskonale, tak jak najwyższej klasy sprzęt, za grube pieniądze. No i to było takim szokiem, jak to możliwe jest, czy to bębny, czy talerze. Z drugiej jednak strony trafiały do mnie instrumenty, ja tu oczywiście nazw nie będę mówił, ale naprawdę z najwyższej półki, kosztujące masę pieniędzy, po więcej jak 30 tysięcy złotych na przykład za zestaw bębnów. Zresztą tak a propos, kiedyś jeden dystrybutor zapomniał o tych bębnach i u mnie przeleżały chyba z półtorej roku, ale oczywiście czekałem, aż się odezwie, bo nie zwykłem przywłaszczać sobie nieswojego. I okazywało się, że jak nie kombinowałem, jak nie próbowałem z jakimi naciągami, to ten instrument po prostu mi nie brzmiał. To też jest oczywiście moje własne zdanie, ale tym sposobem przekonałem się, że też cena instrumentu nie zawsze określa jego jakość. Więc takich kilka przemyśleń na ten temat. No, z mojej perspektywy właśnie muzyka użytkowego, że tak powiem. Mam rzeczywiście kilka zestawów firmy Polmus. Bardzo je sobie cenię, ale za pewne cechy użytkowe. Zaczęło się od zestawu z Orzecha Włoskiego. To jest właśnie tom od tego zestawu. Bardzo, bardzo lubię ten zestaw. Jego specyficznie nastroiłem, ale jest to zestaw posiadający cienkie korpusy, też stosunkowo krótkie, charakteryzujący się, jak na orzech przystało, nie za długim sustainem, sporym środkiem, pewnym też dołem, ale nie przesadną głośnością. Bardzo więc cenię ten zestaw, bo jest bardzo uniwersalny. Zresztą świetny werbel, też od tego zestawu używam na co dzień, też orzechowy. I jakby to powiedzieć, wcześniej miałem wybitnej klasy zestaw firmy Drum Workshop Performers, ale on posiadał za długi sustain. Okazywało się, że i w warunkach koncertowych, a już zwłaszcza studyjnych, trzeba było go skracać brzmieniowo, obklejać z możliwie każdej strony, więc ten mój pierwszy orzechowy Polmus, jaki nabyłem od Tomka Stukana, właśnie okazał się takim no, idealnym kompromisem między zbyt długim sustainem i tym, że bęben się ciągnął, co zawsze uwielbiałem. No jednak praktycznie to ma bardzo, bardzo niewdzięczny wymiar, no bo tak naprawdę na koncertach live wszyscy bramkowali i tomy, i stopy, i werbel, kompresowali mocno, a w studiu, tak jak już mówiłem,
to już w ogóle cuda się działy, żeby te bębny jakkolwiek no, uselektywnić, żeby je skrócić, żeby no, dobrze je nagrać. Po prostu robiliśmy takie rzeczy, a i tak się ciągnęły. Więc taki właśnie orzechowy polmus okazał się świetnym kompromisem. Później wszedłem w posiadanie, czyli innymi słowy nabyłem, bo to też jest kolejny temat. Jeśli muzyk chce coś dostać za darmo, no to sorry, to nie tak to działa. Nabyłem kolejny zestaw brzozowy. Ten akurat jest tomnie nastrojony, ale jest to świetny zestaw koncertowy. Uwielbiam te bębny. Brzoza brzmi bardzo dobrze, jest bardzo skupiona, bardzo skuteczna, ma świetny punkt. Więc jakby to kolejna użytkowo, no, świetna decyzja odnośnie instrumentów. Mam też wreszcie zestaw klonowy, również Polmuza, który tutaj mam od niego toma. Który to klon znowu charakteryzuje się wspomnianym już wcześniej długim sustainem. No, brzmi potężnie, ale też wykorzystuje jego walory w pewnych konkretnych sytuacjach. To jest akurat zestaw bardziej jazzowy z 18-calową stopą. I chcę po pierwsze powiedzieć, że z punktu widzenia muzyka użytkowego, to jakie mam bębny, to mówiąc brzydko, znaczenie marginalne. To znaczy oczywiście, no, ja szukam pewnych cech instrumentu, tak? Takich jak brzmienie, takich jak pewna uniwersalność, żeby instrument dobrze się sprawdzał, zarówno właśnie na live, jak i w studio, by łatwo się stroił, by łatwo można było to brzmienie dostosować do własnych potrzeb. Ale tak naprawdę firma, to jaka to jest firma, jaka etykieta na bębnie widnieje, to ma dla mnie już w tej chwili znaczenie zerowe. Na przykład pokażę tutaj, posiadam, dajmy na to, taki werbel firmy Pearl, który też czasem wykorzystuję ze względu na jego właściwości, plus jeszcze różne inne instrumenty, na przykład taki głębszy werbel Polmuza. Na przykład posiadam też taki nawet no-name, który też w pewnych sytuacjach wykorzystuję. Ten jest akurat z cichym naciągiem, bo te bębny mi czasami do takich celów właśnie służą. Więc tak naprawdę dla mnie muzyka liczy się to, po pierwsze, czy instrument jestem w stanie wykorzystać tam, gdzie chcę. No, po drugie, oczywiście instrument też musi mieć to coś, tak? No, za coś jednak dokonujemy wyboru. I akurat Polmus spodobał mi się ze względu i na brzmienie, bo zaczęło się od tego werbla, którego dostałem na testy. Bardzo mnie przypasował. No, ale też sam design. Wiadomo, że to też nas jakoś tam chwyta za serce, no bo mówi się, że człowiek kupuje oczami. Czyli jakby podsumowując, instrument musi mieć to coś, jakąś cechę, która nas, naszą uwagę przykuje. Ale no też nie przykładałbym nadmiernego znaczenia, nadmiernej uwagi do samego typu instrumentu, że to jest taka, czyli taka firma. Natomiast druga sprawa jest taka, że jak czegoś nie potrzebuję, ja też nienawidzę, jeśli instrumenty stoją nieużywane. Jak czegoś nie potrzebuję, to nie mam najmniejszych sentymentów, żeby to spakować w karton i wysłać komuś, komu się to bardziej przyda, czyli instrument gdzieś tam sprzedać, jakoś no, zamienić na coś innego. Po prostu to jest dla mnie narzędzie, które służy mi do tworzenia muzyki. I tak je tylko i wyłącznie, albo aż właśnie tak traktuję. Więc jakieś takie dyskusje, czy lepszy będzie instrument takiej czy innej firmy światowej, no dla mnie są śmieszne z punktu widzenia, oczywiście szanuję różne podejścia, no bo jeśli ktoś kupuje instrument, tak się fascynuje danym modelem, jest dla niego kultowy, jakby instrument to też jest pewna tradycja, pewna forma relacji, jaką budujemy, nie tylko z firmą, ale też z muzykami, którzy na danym instrumencie grają, na przykład naszymi idolami, tak, że ktoś tam gra na instrumencie takim i takim, no to no, ja się gdzieś tam poczuję jakoś blisko z tym artystą. Ja oczywiście też przechodziłem przez takie etapy i to wszystko doceniam. Natomiast no, już mówię, po wielu latach zajmowania się muzyką, to podejście się zmienia i absolutnie wiem, że dużo większe znaczenie ma sposób wystrojenia, rodzaj naciągów, to jak spreparujemy brzmienie no, w rozmaity sposób, często to, czy instrument jest rozegrany i tak dalej, i tak dalej. Jakie potem jeszcze inne czynniki biorą udział, jest to dużo ważniejsze niż to, czy to jest instrument firmy A, B czy C, czy jest to instrument produkowany w Azji, w USA, nie wiem, w Polsce, tak, bo już nawet polmuzy są w Polsce robione.
chociaż na szczęście z podzespołów jeszcze robionych nie w Polsce, ale różnie to może być. No to już ma znaczenie drugorzędne absolutnie dla mnie. Muzyka, który po prostu instrument traktuje jako narzędzie. Myślę, że to też jest dosyć dobre podejście, bo pamiętam sprzed lat, kiedy no instrument traktowałem troszeczkę jako taki przedmiot kultu, no to wówczas bębny były najważniejsze. Nieważna technika, nieważne, że coś nie wychodziło, bo po prostu miałem niewyćwiczony, no nie wychodziło, bo bębny były nie takie, tak? Albo coś tam, nie miałem jakiegoś sprzętu, czy buty nie takie. No nauczyłem się po latach, że to nie ma tak naprawdę znaczenia większego niż to, co w naszej głowie zbudujemy, jakieś niepotrzebne blokady odnośnie rodzaju instrumentu i brzmienia, które wynika z instrumentu, a nie z naszych rąk. No, powinniśmy jednak skupić się jednak na nas samych, a instrument traktować jako po prostu narzędzie do wydobywania muzyki. Kolejna sprawa, o której też trochę już wspomniałem, to kwestie pewnych deali opłacalności. No, powiem tak, jeśli coś kocham, tak, to nie szkoda mi na to pieniędzy. Jeśli my, czy mówię o sobie, akurat zajmuję się muzyką zawodowo, czyli no w pewien sposób generuję przychód grając na instrumencie, to ciężko, żebym wymagał, że po pierwsze instrument dostanę za darmo, bo przecież ktoś za niego musiał zapłacić. Po drugie, no jeśli jakiś w miarę konkretny przychód generuje, a załóżmy, że skoro się tym zajmuję, to tak musi być, no to instrument po niedługim czasie mi się spłaci, tak? Więc też jakieś takie wyszukiwanie okazji wielkich rabatów. Oczywiście czasami możemy się jako endorserzy dogadać i dogadujemy cenowo, ale to też nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby móc wspierać się wzajemnie, czyli no, kupić coś, co później będzie generowało i przychód, i radość z grania, a nie wyszukiwać okazji, że tu będzie 1000 zł taniej albo 500 drożej. No, nie o to chodzi. Zresztą już tak mówiąc szczerze, odnośnie Drum Store i Tomka Stukana, bardzo go lubię. Tak prywatnie, chociaż jest takim troszeczkę człowiekiem niełatwym, może to zabrzmi jako obelga, ale myślę, że to będzie na korzyść. Czyli gdybym chciał wejść w deal na zasadzie grać na instrumentach Polmus, bo miałbym taniej lub miałbym coś za darmo, no to powiem Wam szczerze, że nie z tym człowiekiem jak Tomek akurat. Tomek liczy się dobrze z pieniądzem, jest specyficznym człowiekiem, ale według mnie jest po prostu totalnie szczery, jest prawdziwy do bólu. Więc absolutnie też no, nie szukam jakichś finansowych tutaj korzyści czy jakichś wielkich relacji, że będzie do mnie co drugi dzień dzwonił i pytał, no jak tam te twoje instrumenty. No, Tomek też nie jest takich, który by wchodził komukolwiek w tyłek i za to go lubię. Po prostu coś chcę kupić, spodoba mi się to ok, ale nie będzie mnie czarował czy jakoś wielce mamił ceną i czymkolwiek innym. Po prostu szczerze powie, czy może mi za tyle instrument sprzedać, czy nie. To już jest kwestia własnego wyboru, czyli konkret. Konkret. Powiem jeszcze na koniec taką rzecz. Ostatnio porwałem się na bardzo szalony eksperyment. Kiedy grałem jeszcze w showbędzie na statku, w dużym teatrze muzycznym, gdzie mamy co tydzień, mieliśmy wielkie show dla około 1000 osób, jednorazowo, a grane dwukrotnie w ciągu wieczoru. To wymyśliłem sobie taki eksperyment, który od dawna chciałem przeprowadzić, ale trochę brakowało mi jaj i odwagi, przepraszam, żeby sprawdzić, jak jakość instrumentu wpływa na odbiór publiczności. Oczywiście na nasz komfort grania wpływa, no bo to, czy gramy na instrumencie fajnie brzmiącym, czy gorzej, no to ma wpływ, jak się czujemy grając. Ale tak mnie zawsze zastanawiało, na ile to wpływa rzeczywiście na realny odbiór przez widza, tak? I co więcej, też przez jakby współgrających w zespole. No i porwałem się na taką szaloną akcję, jak znalezienie najgorszego werbla w teatrze, jaki mieliśmy, i najgorszych blach, ale to takich totalnie paździerzy. Żeby sprawdzić, myślę sobie, dobra, zaryzykuję. Tak, żeby było jasne, to nie było olanie grania, tak, bo starałem się jednak potem jeszcze nawet bardziej, no, wiedząc, że gram na takim totalnym gównie. Ale chciałem sprawdzić rzeczywiście, czy ludzie zareagują, czy będą zniesmaczeni, jakie tam ewentualnie no, uwagi się posypią w moim kierunku. I niestety to, co mnie przeraziło w jakiś sposób, ale z drugiej strony trochę zbudowało, że nikt nie zauważył różnicy. Nikt, dosłownie nikt. Zarówno publiczność, która oczywiście słyszała nas pierwszy raz z danym show, ale co gorsza, też muzycy w zespole nawet nie zapytali. Nawet nie widziałem jakichkolwiek reakcji negatywnych, że nagle werbel zupełnie nie brzmi, że talerze też brzmiały jak jakieś, nie wiem, rynny,
przeciwdeszczowe, są rynny przeciwdeszczowe, no nieważne. W każdym razie to było straszne. Ja oczywiście skupiałem całą swoją uwagę na tym, żeby radość z grania wygenerować stąd, z wewnątrz, a nie z zewnątrz, bo no, po prostu instrumenty mi nie brzmiały. Ale to dało mi też do myślenia, że wniosek pojawił się prosty, że tak naprawdę muzyka to jest składowa wielu czynników. Samo brzmienie oczywiście bardzo ważne. Oczywiście staramy się je kreować jak najlepiej potrafimy, ale też taką energią, którą sami emanujemy i którą później w granie przekształcamy, potrafimy często zrobić dużo więcej i zbudować dużo większą, lepszą atmosferę niż tylko i wyłącznie instrumentami, które kupimy i właściwie, no, jak to wiadomo, same nie zagrają. Więc to jest taka myśl przewodnia tego wszystkiego i myślę, że też tego filmu, że no właśnie, instrument sam nie gra. Instrument nie załatwi za nas roboty. Ja też się wychowałem, jestem z grupy tych perkusistów, którzy jeszcze wychowali się na starym polmusie, czyli na bębnach, które totalnie nie brzmiały, były tragiczne, produkowane w głębokim PRL-u. I to, no, wykształciło w nas pewną umiejętność kreowania brzmienia, czyli, no, po pierwsze wkładania serca w to, co gramy i takich, no, wewnętrznych emocji, które to brzmienie będą jednak ratowały, tak? Bez względu na to, jak słaby był to instrument. Mówię o tym poprzednim polmuzie, który z tym akurat nie ma nic wspólnego. Czyli, no, jakby większą uwagę zwracam na to, jak ja się czuję, jaką energią emanuję w danej chwili, grając muzykę, jak ta muzyka mnie pobudza, by później to przełożyć na instrumenty. Natomiast, no, nie jest dobrze, kiedy to instrument tylko i wyłącznie nas inspiruje do grania. Oczywiście zawsze ma jakiś wpływ, ale jeśli on jest jedynym, no, takim ośrodkiem napędowym, no to naprawdę nie jest dobrze. Powinniśmy się zastanowić, czy to o to tak naprawdę chodzi. Bo uważam, że tak jak już to podkreśliłem kilkukrotnie chyba w tym nagraniu, jest to tylko narzędzie. Instrument sam nie gra, instrument nie jest muzyką. Tak samo jak pałki nie są muzyką, jak nuty nie są muzyką. Muzykę tworzymy my poprzez własną energię, poprzez relacje z ludźmi w zespole, poprzez wreszcie kontakt z publicznością, która tę muzykę odbiera i w pewien sposób daje feedback i ta energia do nas wraca. Więc chciałbym, żeby to była taka puenta, żeby zamiast wielce dyskutować na ten temat, czy warto kupić taki instrument, czy taki, czy jeszcze inny, czy dołożyć parę stów, czy gdzieś tam zaoszczędzić, skupić się na tym, co nam się osobiście podoba, gdzie odnajdujemy jakąś wartość, żeby nas po prostu instrument w danym momencie kręcił. A jeśli za jakiś czas stwierdzimy, że, no, szukamy czegoś innego, no to też nie widzę problemu. Tak jak zmieniamy auto co jakiś czas, czy, nie wiem, garderobę, tak, odzież, no to tak samo instrument. To jest jakaś taka rzecz dodatkowa, z którą się oczywiście zżywamy w danym momencie, ale to też nie jest dane nam na całe życie. Także myślę, że to jest takie, no, zdrowe podejście. Po pierwsze, szukajmy muzyki w nas samych, po drugie w relacji z innymi muzykami, po trzecie, szukajmy w instrumentach inspiracji, ale nie jakoś przesadnie mitologizujmy ich znaczenie. Ważne, by odnaleźć sobie to brzmienie, którego poszukujemy, by to brzmienie później w rozmaity sposób sobie ulepszać, poszukiwać nowych brzmień, a między innymi ostatnio zainwestowałem w werble Ludwiga, stare werble, świetne, i po prostu, no, cieszę się instrumentami, które mam, ale przede wszystkim ze względu na to, co gram, a nie gram to, co nakazuje mi instrument. I tym, myślę, że optymistycznym akcentem zakończę. Do zobaczenia.